We all make mistakes. Some are small, some are large. But his mistake, born of innocence, fueled by pride, was the greatest and most terrible of them all. Some believed when the prince journeyed to the Island of Time to escape death, that he returned alone. The amulet destroyed, the Dahaka appeased, the empress dead. The prince was free at last. But this is not how it happened. The truth is that he chose to save me from my destiny. In doing so, he set me free and doomed us all. Prince, of all the possible futures, this one held the most promise, but something has changed. Do not worry, Kailina. No harm will come to you in Babylon. I promise. Look, we are nearly home. As our ship lay sinking in the harbor, the prince found himself in a city quite different from the one he left behind. The normally busy wharves were now decimated. Blood-spattered awnings and splintered door frames were all that waited to greet him. And the people, merchants, beggars, fishermen, were nowhere to be found. Others had taken their place. Witam was, z tej strony Macintosh, a to nowy projekt Let's Play, czyli kontynuacja naszej przygody z Księciem Persji, czyli po prostu Prince of Persia, The Two Thrones. Zwieńczenie trylogii Piasków Czasu, które niekoniecznie musi być tak epickie, jak to powinno być zwieńczenie każdej większej trylogii. Szczególnie, że ta gra była bardzo wyczekiwana, ponieważ zapowiadali w niej wiele innowacji, wiele nowości. Niestety, jak się wkrótce przekonamy, to były w większości tylko czcze słowa, można by było powiedzieć. Ale zaczynając tak jakby od głębszej historii, tak jak zawsze ja robię krótkie wprowadzenie do gry. Gra została wydana przez Ubisoft Montreal w 2005 roku, no to ta gra już jest trochę leciwa, no, więc nie będę aż tak naciskał na tą grafikę, bo ostatnimi czasy słyszałem, że trochę za bardzo naciskam na grafikę, ale swoje co do grafiki będę musiał niestety dołożyć, bo ta gra nie jest pozbawiona błędów i niedociągnięć. Ale
W dniu premiery gra była dostępna na platformę PC, PlayStation 2, Xbox i GameCube'a. Przy czym PlayStation 2 było platformą docelową dla tej gry. Dlatego, tak jak przed chwilą nawet widzieliście, nie ma poradnika stricte dla myszki i klawiatury, którą ja się posługuję, a czasami zdarzają się, że błędy, iż wykrywa mój podłączony pad, na którym nie będę grał, ponieważ gra nie lubi mojego pada, a nie będę inwestował w jakiegoś specjalnie dodatkowego pada, tylko po to, żeby zagrać w tą grę. Żeby było śmieszniej, mojego pada wykrywa zarówno Distance of Time, jak i Warrior Within, a które są starsze. A ta gra, no niestety, tego pada nie wykrywa w dowolnej konfiguracji, czy go ustawię jako pada na do Xboxa, czy do PlayStation. Do PlayStation ogólnie, ponieważ mam takiego pada, który ma te dwie funkcje, ale mniejsza, wróćmy do tego, co przed chwilą mówiłem, bo ja za chwilę zgubię myśl. I tak jak mówiłem, platformą docelową dla tej gry był niestety PlayStation 2, co będzie bardzo, ale to bardzo widoczne. Gra chciała w pewnym momencie bardzo konkurować z God of War. Pojawiły się właśnie Quick Time Eventy, które niestety, ale jest ich za dużo w tej grze, co się wkrótce przekonacie. Ta gra mogłaby aspirować na chwilę obecną z takim Assassin's Creedem, bo tutaj premiowany jest bardziej taki sneaky snake style, jak to się mówi, grze. I pozostawanie cichym i w ukryciu, tak niczym Sam Fisher i kilku innych, tak jak mówiłem, Sneaky Snake Style, jest bardziej premiowane. Wrogowie mniej zwracają na nas uwagę, łatwiej się ich eliminuje przez to, etc., etc. Dlatego dla mnie to jest taki minus, ponieważ ta gra zrobiła się strasznie arcade'owa. Sam system zbierania waluty w grze, którą są jest piaskowa waluta do odblokowania artworków i innych, jest już totalną dla mnie bzdurą, a nagroda za przejście gry na dowolnym poziomie trudności jest niesatysfakcjonująca. Także no, niestety tutaj twórcy się nie popisali. A dlaczego mówię twórcy? Nie zwracam się tutaj do Jordana Mechnera, czy jak to się tam wymawia, czyli oryginalnego twórcy serii Prince of Persia, ponieważ on z tą grą nie miał już nic wspólnego, tak jak przy Warrior Within służył jeszcze jako tako różnymi poradami, jednak nie akceptował tej gry w pełni, ale ostateczny produkt w miarę mu się podobał, tak przy tej grze nie maczał swoich palców, w ogóle nie ma z tą nic z grą wspólnego. Za grę odpowiedzialny jest designer Kevin Guillemette. I tak właśnie wygląda ta gra stworzona przez pana Guillemette'a. Bardzo panu dziękuję za spieprzenie tej wspaniałej serii, naprawdę. Bo mnie ta gra nie podoba się. To jest jedyna część Prince of Persia, w którą grałem bardzo, bardzo mało. Ale nie będę ginąć tutaj tak samo jak na przykład Warrior Within, ponieważ gra jest trudna, bo ta gra nawet na najwyższym poziomie trudności jest strasznie łatwa i niestety mnie to lekko odrzuca od tej produkcji, ale mniejsza z tym. Gra była również oczywiście przeportowana na PlayStation 3 w 2010 roku, ale również pojawiła się na PlayStation Portable oraz Nintendo Wii w 2007, jednak tam zyskała podtytuł Rival Swords i różniła się niczym. Tak samo jak było przy właśnie Warrior Within, który też otrzymał swoją specjalną wersję na PlayStation Portable i różnił się tylko nazwą i niczym więcej, ale nie kłóćmy się z tym. Jak zauważyliście, grafika jest zdecydowanie gorsza niż w poprzednich dwóch częściach. I tutaj pojawia się coś, co mnie lekko degustuje w tej grze, ponieważ tak jak widzicie, możemy wykonywać kombosy na wrogach. Krew jest taka bardziej realistyczna, w dużym cudzysłowie. Na tamte czasy była w miarę realistyczna, no ale
była zapowiadana, że gra będzie bardziej brutalna i będzie bardziej przez to realistyczna, ale kiedy wykonujemy kombosy, które już znamy, na przykład rozdarcie przeciwnika na dwie części, odcięcie mu głowy, czy cokolwiek innego, co znamy z poprzedniczki, czyli z Warrior Within, animacje niby są zaimplementowane, ale ani nie mamy tego rozdzierania, ani odcinania głowy, ani niczego. Po prostu przeciwnicy umierają. I tyle. Nie ma czegoś takiego jak w poprzedniej części. Gra jest niby 16+, ale takie elementy w grach 16+, już wtedy też były stosowane, gdzie na przykład wrogowi odpadała głowa, kiedy odcinaliśmy ją, etc., etc. Tutaj tego nie ma. Dlaczego? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Ale co do samej grafiki. Gra jest napędzana engine'em. Engine'em. Jest napędzana Jade Engine'em. Mało może wam to powiedzieć, ale Jade Engine został wykorzystany również przy produkcji Prince of Persia Warrior Within. I teraz porównajcie sobie tą grę z tamtą grą. Jest diametralna różnica, nawet w samych modelach. Oczywiście, modele są bardziej szczegółowe niż poprzednie, ale zyskały na kanciastości. I znam tego przyczynę. To nie jest to, że ja to teraz skądś wezmę z kapelusza, jak to się mówi. Nie, po prostu czytałem, dowiadywałem się o tej grze, tak jak zawsze to robię przed rozpoczęciem, lub jak już wcześniej pamiętałem i wiedziałem o tym, tak przekazywałem wam tą wiedzę. Tutaj musiałem się sporo dowiedzieć na temat tej gry i dowiedziałem się, ponieważ tak jak mówiłem, gra była bardziej projektowana właśnie pod platformę PlayStation 2. Niestety to, że miała być że została stworzona na PlayStation, jest widoczne. Grafika nie mogła być aż tak zaawansowana, skoro gra miała być tylko portem dla PC, dla Xboxa i dla GameCube'a, ale nawet na PlayStation odstawała ona bardzo od innych produkcji, właśnie typu God of War, czy nie wiem, Rayman Revolution. Bardzo, ale to bardzo odstawała, pomimo że tamte też były kanciaste, ale ta gra już w tamtym okresie była diabelnie, ale to diabelnie kanciasta. Grafika zestarzała się bardzo. Tak jak poprzednio nie przeszkadzały jednolite włosy, tak tutaj sztuczność włosów i innych różnych particles, jak to się ładnie mówi, aż odrzuca momentami. Niektóre akcje, które znaliśmy z poprzednich części, jak na przykład atakowanie ze ściany, nie istnieją w tej grze. Freeform Fighting został strasznie, ale to strasznie zubożony. Gra, która do tej pory szczyciła się właśnie Freeform Fightingiem i innymi takimi właśnie, powiedzielibyście, duperelami, jest z nich wykastrowana prawie do cna. Zostały niewielkie szczątki tego, co było. Tak samo Styl graficzny zupełnie nie pasuje do tej gry. Mogłaby być bardziej brudna, bardziej by do tego pasowało, a nie pali się miasto, a wszystko jest ładne, rozświetlone, etc. Co jakiś czas widać gdzieś tam osmolone jakieś miejsce, ale wszystko jest ładne i czyste, niczym w The Sands of Time. Właśnie ta gra cierpi na to, co cierpiało The Sands of Time, że jest bajkowa. Tak jak The Sands of Time było bajkowe, tak ta gra stara się być bajkowa, ale zarazem stara się trzymać taki klimat z Warrior Within, co nie za bardzo wychodzi. Co jeszcze mogę wam już na samym wstępie powiedzieć o tej grze? Tak jak pamiętacie, w poprzednich częściach mogliśmy w dowolnym miejscu zobaczyć całą lokację na podglądzie. Mogliśmy ją całą sobie ładnie obejrzeć. Tutaj niestety możemy zrobić to tylko w niektórych miejscach. Dlaczego? W Warrior Within problem pojawił się właśnie na PlayStation 2, gdzie gra... No, strasznie, ale strasznie w tych momentach, kiedy mogliśmy w dowolnym momencie sobie oddalić, zobaczyć całą lokację, gra traciła klatki, traciła wydajność. Jakoś ja tego nigdy nie zauważyłem, ale deweloperzy stwierdzili, że tak było i trzeba to jakoś naprawić. Więc w The Two Thrones zrezygnowało z
wolnego podglądu na rzecz podglądu tylko w określonych miejscach. Czasami jest on tak bzdurnie ułożony, że zupełnie nie pomaga graczowi, a wręcz przeszkadza. No ale jakoś to przebolejemy, ja go rzadko kiedy używałem, więc... No, mnie to aż tak bardzo nie przeszkadza, ale niektórym osobom strasznie to przeszkadzało. Tak samo wiele, wiele różnych dziwnych rzeczy. Lekkie problemy ze sterowaniem na PC, ale na właśnie największą bolączką jest to, że gra jest portem. Pomimo, że wyszły w tym samym dniu, w 2005 roku, bodajże 1 grudnia z tego co pamiętam, na te cztery platformy podstawowe, gra była bardziej markowana właśnie na PlayStation 2 i to widać, to strasznie widać, nawet w wersji na Xboxa, którą niestety nie możecie zagrać, bo nie została bodajże wydana w Polsce na pierwszego Xboxa, ale jest chyba dostępna z poziomu Xbox Live, co jeszcze można jako tako uznać za jakiś tam kompromis, ale gra miała swoje problemy ze sterowaniem i będzie mieć. Chciałem ją grać na padzie, ponieważ grałem w nią na PlayStation jakiś czas temu i uznałem, że bardziej przyzwyczaiłem się do tego sterowania z pada i będzie mi wygodniej. Niestety mój pad, gra nie lubi mojego pada i nie wiem dlaczego tak jest. Zwróciłem do klawiatury i myszki i jedyne co mi przeszkadza to to, że no ciężko jest czasami obrócić tą myszką, bo jest ona toporna. Jeżeli ustawimy ją na 100% czułości, jest za czuła. Jeżeli ustawimy ją na 50% czułości, jest za czuła. Jeżeli na 0, to jest za mało czuła. I gdzieś tam pomiędzy 50% a tym 0% trzeba ją ustawić. No ale jakoś to przebolejemy. Ale tak jak widzicie... No, to byłoby mój wstęp odnośnie tej gry. Co do historii, odniosę się w kolejnych odcinkach, bo ta gra ma historię bardzo, bardzo płytką, mógłbym powiedzieć. I niezbyt rozbudowaną fabułę, dlatego, no cóż, nie będę owijał w bawełnę, że mogę ją streścić w jednym odcinku nawet, ale to, co się będzie działo, to w następnych odcinkach. Teraz się z wami pożegnam. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!